Dobra, to teraz będziemy szli na Draktarum Keep i ten quest, oprócz questa z Drakuru, który tam ma swój finał, będzie nas tam prowadził. A to jest od tego pijanego gościa. Musisz spalić te ciała, zanim zaczną znowu łazić. Tata zawsze mówi, że jedyną rzeczą gorszą niż musieć zabić trolla, to musieć zabić trolla drugi raz. Mówiąc o pladze, nie możemy dostać się do twierdzy troli na północy do czasu, aż nie przerzucimy ich liczebności. Szo, powiesz na to, żeby zaorać troszkę mojego grogu. Zaorać? Zabrać troszkę mojego grogu i uwolnić tych drani od ich nędznych żyć. Dobra, najpierw się zajmiemy trollami na zewnątrz Draktaron. Docieramy do tak zwanej for poczty Draktaron. Fajnie jest zrobiona w ogóle ta budowa, to całe wejście. Tutaj uciekają drakari, przerażeni drakari, wojownicy, a my się musimy zająć, tutaj są normalni drakari, trolle, ale tutaj jednocześnie atakowani są przez plagowych troli drakari i to nimi my się teraz właśnie... Oj, zajmiemy, niestety spulowałem normalnego. No teraz to jest ciekawa sytuacja, bo mnie bije zarówno troll jakby spaczony, jakby plagowy, jak i ten normalny. Trochę nie do końca to poszło z moim planem. A bo ja ich w ogóle nie mam ich bić, ja mam rzucać w nich butelką z daleka. Dobra, to przepraszam, to rzucamy butelką. Syk. Ciekawe, czy trafimy jakiegoś. Trafiliśmy jakiegoś. Ale płoną te trolle, o kurczę. Oczywiście, że jest cooldown na quest itemie. We don't need no water, let the mother troll burn, burn drakari, burn. Niestety rykoszatem chyba podpalamy też normalne trolle. Ups. I tak się będziemy w zuldrach z nimi bić, także nie ma problemu. Dobra, nice. I to jest jeszcze jeden troll tylko do podpalenia. No dobra, trolle wszystkie podpalone, na zewnątrz przynajmniej. How are you? Dobra robota. Max śmieje się histerycznie przez moment. Co? No co chcesz? To było zabawne. On jest pijany cały czas. Orcze kobiety. Co? One po prostu nie słuchają. Wiesz co mam na myśli, człowieku? Kurzel była z nami przez wiele lat. Można by pomyśleć, że wiedziała, jak tu załatwiamy sprawy. Wykorzystujemy głupców do odbębniania niebezpiecznej roboty, by potem samemu móc zgarnąć zyski. W sensie takich jak ja, tak? Takich jak ja, to jest to, co próbujesz powiedzieć. Czy to takie trudne do zrozumienia? No, trudne do zrozumienia to nie jest. Nie, ona, ta niecierpliwa zielonoskóra, poleciała tam, by załatwić sprawy na własną rękę. Prawdopodobnie już nie żyje, ale czułbym się strasznie, gdybyśmy nie podążyli za nią, a nie jestem w stanie zrobić to samemu. Więc co powiesz, kolego? Czacie, ja aż nie wierzę własnym oczom. Tu nie ma tej zielonoskóry. Tutaj nie ma tego. Tu nie ma oryginału. Tu nie ma jakby w tym w oryginale tego. No dobra. Jak nie paladyn, który się nazywa Arthas, to Aleria. Dobra, uciekające trolle widzimy i wchodzimy teraz w Draktaron Keep, który jest niejako punktem przejściowym pomiędzy Grizzly Hills a Zuldrak, ale teraz wkraczamy do środka i będziemy się wspinać na szczyt fortecy. No dobra, wchodzimy. Ten loading screen. Dobra, jesteśmy. I zadania tutaj mamy takie. Oprócz rzucia gumy i zabijania draktarańskich troli, to musimy tutaj na szczyt iść i przywołać Drakuru, który, wiecie, oczyści, chociaż uwaga, tu będzie plot twist, który oczyści z plagi Draktaron. To jeszcze musimy znaleźć te orczyce, kurzel, dla tamtego pijanego gościa z jakiegoś tam powodu. No dobra, zaczynamy. Ja jestem znów w tanku, są nasi drakariańscy, ożywieńcy, nie umarli. Ja jestem w tanku, jak to się skończy, nie wiem, zobaczymy. Nadziei będę wysokich. Właśnie, ej, pamiętacie, ja to mówiłem parę streamów temu i dziś się dopełni przeznaczenie. Czy wy wiecie, co dziś się stanie? Moi drodzy, pierwszym bossem na tym dungeonie jest nikt jak Trollgor, dokładnie tak, i z Trollgora dropi ta broń, słuchajcie, ta. Patrzcie, jak ta broń pasuje, ja ją muszę mieć. Ja ją muszę mieć, to już nawet nie chodzi o to, że ona robi dwa razy więcej damage'u niż to, co ja mam na sobie, to chodzi o ten wygląd absolutnie. Ten wygląd to jest to, czego ja potrzebuję w swoim życiu i trzymanie agro, to jest też coś, co by się przydało w moim życiu, jako już tankiem jestem. Ale udało mi się, o dziwo. Oj, ale dostaję bomby trochę dostaję. Oj, dobra, oni tutaj kładą te takie czarne pola, coś mi się kojarzy tak z oryginalnego wodka, że one są chyba, to niedobre są te czarne okręgi i one bardzo mocno chyba biły. Tak, takie coś mam skojarzenie.
Dobra. O, ale tutaj wszystko na trollowo świeci. Pięknie. Dobra, jest plaga, są trolle. Czego chcieć więcej? Szczerze mówiąc. Dobra, histerii nie będę odpalał. Histerię będę odpalał na kimś ewentualnie. Żeby ten ktoś damage robił. Nie, ale nie jestem. Nie czuję się składany przez te mody. Tak całkiem jest chyba okej. Tak, całkiem jest okej. Zwłaszcza przy takim self-healingu, jaki ja mam. Czekajcie, aż sobie ustawię healing do trakowania, bo aż jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać dokładnie. Dobra, odpalmy się z Defend DK od razu, tu wiedźmy. Rozprzestrzeniam. Oj, to troszkę boli. Odpalmy parę defensywek. Cyk. Więcej Vampiric Blooda. Ja cały czas zapominam, że to w klasiku Vampiric Blood ma tylko minutę cooldown. Tego tak naprawdę można co każdy kurczę pól używać. Ale damy radę bez. O dobra, jest ten okrąg. Dobrze nam idzie. Okej, i teraz moi drodzy, mamy przed stop. Nie tu, tam. zawsze tutaj się mylę. Tak, to się tam idzie, oj, tam na górę. Tutaj są te abominacje. Tu trzeba uważać, mi się wydaje. To jest ten taki moment, co w oryginalnym wodzku tutaj dużo było wipe'ów, jak jakiś tank się zbyt bardzo pospieszył. Bo tutaj właśnie można cały ten pokój, nie? Spulować, to wtedy boli bardzo mocno. Na time walkach się tak robi chyba. Więc to trzeba pewne przy... O, jest abominacja. Ale to pięknie wyszło. Teraz nie wiem, ta abominacja może coś będzie pluła, więc na wszelki wypadek ustawię ją tyłeczkiem do grupy. Coś wypluła, więc chyba miałem znów, ma intuicja chyba znów nie zawiodła. Dobra. Następna abominacja to zdaje się być takim patrolem, więc może się uda ją spulować? O kurcz, aj, nie udało się. Nie udało się, spulowaliśmy razem z całą paką mobów. Dobra, ale damy radę, co to jest dla nas? Oj, oplułem całą grupę. Tak, niestety tym razem nie pamiętałem o moim wyczuciu mechaniki abominacji. Ale nic to, żyjemy, wszystko jest ok, wszystko jest w porządku. Dobra, teraz już powinny być... I tam jest Trollgor, moi drodzy, tam jest the one and only. On we własnej osobie się tam znajduje. Oj, kurczę, runek mi brakuje, żeby się leczyć, no. Ale to jest śmieszne, bo pomimo tego, że to rzekomo na wodku, wiecie, DK, jest OP, tam nie wiadomo co i wszystko, to na retailu self-leszenie Death Knighta wchodzi o wiele bardziej, nie? Ale to też dlatego, że Defend DK, ja z niego startuję, a on mi strasznie dużo run zużywa. Dobra, niech wszyscy odpiją tam healerzy i inni magowie. Do kata trzymaj na transfer, dokładnie. Trollgor jest lorowy, jest abominacją Dire Trollem, w związku wygląda jak zwyczajny Dire Troll. Jest abominacją Dire Trollem, no tak, właśnie, bo on dlatego tak wygląda. Bo to jest w sumie model, który chyba już był w klasiku w ogóle, nie? Czekajcie, komu by tu dać? Dobra, damy Hunterowi histerię, to zrobi Omega Damage. O kurczę, tu jakieś ady są? Ja nie wiem, czy ja to spulowałem. Dawaj mu. Czemu nie mogę mu dać tego? Co jest? Chyba jest line of sight. Generalnie połowę walki nic nie robiłem, bo próbowałem Hunterowi dać buffa na damage. Ale tak, to jest chyba model, który w ogóle oni dodali w tym. Z Ulguru, nie? Tak, te Dire Troller już z Ulguru latały. Korps go boom. Aha, on wysadzał te ciała. No nie! Dlaczego? Dlaczego ty mi to zrobiłeś, Trollgor? Ten miecz zawsze leciał oryginalnie. O matko, ale mi przykro teraz będzie. Ale mi jest smutno teraz, że to nie poleciało. Czy my możemy te pająki ominąć? Oczywiście, że nie możemy. Oczywiście, że wszystko spulujemy. O, szkoda. Naprawdę liczyłem na to odwrotnie. Naprawdę miałem na to nadzieję. No nic. Nawet przed z grupy. O. Ale w klasyku w każdym razie. Ale mi jest przykro, no kurczę, no naprawdę myślałem, że poleci, no. W pajęczynach jest ta orczyca jest w tych pajęczynach? Okej, okay, dobrze, że... To fajnie, że napisałeś, bo ja naprawdę nie pamiętałem o tym. Okej, okay, dobra.
Oj, 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 tutaj, żeby te pająki tutaj nie spatrolowały nas, że tak powiem. Cyk. I death strike następny. We can do a little bigger pulls. No, kolego. Aha, to napisał... Tylko no właśnie to jest problem, że to napisał Mac, a nie healer. I coś mi się wydaje, że to nie jest właśnie przypadek, nie? Ja wiem, że dlaczego ten Mac by chciał omega giga pulę, ale... Ja nie wiem, czy właśnie, czy my byśmy byli to w stanie z naszej strony przytrzymać. No ja agro trzymam. Trzymać się sam w sobie w sumie też trzymam. Opalę defensywkę tak pro forma. Tutaj się leczę za 0 punktów, bo nie mam diseases nałożonych. No dobra, to nie był jakiś mega... O, jest orczyca, dobra, wydostaliśmy ją. Kurzel. Dziękuję za uwolnienie mnie, człowieku. Wiedziałam to. Nawet moje zaginięcie nie wystarczyło, aby ci tchórze przyszli tu po mnie. Dobrze, że cię przysłali. Musimy przejść przez to razem. No nie, no bez przesady. No, ring do PS-owania. Kurzel odkrywa kawałek materiału z bluzy i ci podaje. Masz, człowieku, weź to. Zanurz w zwłokach nowosa przyzywacza. Dowiemy się, co sprawia, że liderzy plagi są tak znaczący. Tak, teraz to jest mowa o następnym bosie tutaj. Nowos przyzywacz. To jest właśnie ten arcylisz tam. Lisz znaczy chyba po prostu. I to, moi drodzy, jest bardzo ważny boss. To jest naprawdę bardzo istotny boss, jak chodzi o wodkę. Ponieważ ze wszystkich bossów w wodku, tego bossa, moim zdaniem, wyróżnia najbardziej jedna cecha. Otóż jest on ze wszystkich bossów w wodku najbardziej nudnym i głupim bossem i go nienawidzę całym sobą. To jest absolutnie okropny ten boss. Ten boss polega na tym, że przez nie wiem ile, 2 minuty po prostu tutaj zabijamy takie mini moby. Ja nawet, żebyśmy się dobrze zrozumieli, to nie jest coś, co się źle zestarzało. Ja nawet oryginalnie uważałem, że ten boss jest okropny i nudny. Więc na dole nie powinieneś być? W sumie racja, no właśnie, właśnie, bo tam DP... No właśnie, to jest słuszna uwaga, dobrze mi powiedzieć w sumie, bo to... Faktycznie, tam DPS-i się... teoria jest taka, chyba że DPS-i zajmują się tamtymi. Ja ewentualnie może przytankuję tego. No bo właśnie to są moby, co tak padają na strzała. Ale ponadto faktycznie moby wychodzą jeszcze tam z dołu. I to w teorii chyba tank właśnie powinien łapać te... O, no właśnie te... Ale w sumie to chyba nie, w sumie chyba nie jest to potrzebne. Kurczę, no to jest takie... Strasznie słaby ten boss jest. Naprawdę. I on nawet oryginalnie był strasznie nudnym bossem. Jakby oni chcieli tutaj... O, jest faza druga, nareszcie. Oni chcieli tutaj zrobić coś ciekawego, ale... Nie przyłożyli się do tego i to po prostu nie wyszło. No, no nie czarujmy się. Dobra, dam teraz temu... O, udało mi się Hunterowi dać buffa do damage'u. Ciekaw jestem, czy go wykorzysta. Dawaj, panie Hunter, pokaż klasę. Pokaż nam klasę. Pompuje, jest pompa, idzie. Ale idzie pompa ze strony Huntera, ładnie. Ale ten nowos, tak, całkiem ładnie napierdziela damage. Bardzo dziękuję, Dissimo, za szósty miesiąc Primeczkę. Bardzo dziękuję. Oczywiście, że leci item dla casterów, którego nie potrzebuję. Ale tym razem po raz pierwszy w życiu nie zapomnę zanurzyć, no właśnie, tego klotka w ciele tego, kurde, tego gostka. Gdzie tego questa się oddaje? I zaniósł do niej, z powrotem do niej zanosimy, tak? Dobra, to idziemy dalej. A, czyli tego questa się będzie już oddawało na zewnątrz. Dobra. W takim bądź razie kontynuujemy. I teraz będziemy szli, jeżeli chodzi o questy, to się teraz zajmiemy samym w sobie Drakuru i tym, żeby on, jak to się mówi po młodzieżowemu, oczyścił z plagi forpocztę Draktaron. O, teraz się zaczynają tutaj... W ogóle szybki to jest dungeon, tak patrząc. Tutaj się zaczynają teraz poważne pule, bo tutaj są jeżdżący na raptorach drakarzy. Drakarzy? Trolle. Dobra. Oj, tam mi agro chyba uciekło. Tam się coś chyba podziało niedobrego. Cyk. Dobra. Ja znowu Dobra, teraz będzie zdaje się... O, jest król Dredd.
jest wielki raptor. Jakby to... Najpierw to raczej na pewno my te tutaj dwa. Ale ten Hunter to mógłby mi nałożyć misdirection, tak szczerze. Mógłby, w sensie to jest absolutnie coś, co on byłby w stanie zrobić. Mój grip nie zadziałał, bo mag sfrizował tego moba niestety. I niestety jest jak jest. Dobra, raptory już tak może. Nic się nie stało. Na szczęście wziąłem do party dosyć high levelowych DPS-ów, więc no. Ale co, to są przywileje grania tankiem. Wyczyśćmy... Wydaje mi się, że to nie działało w ten sposób, że jak spuluję tego króla Dreda, to się spulują wszystkie te moby. Jestem prawie pewien, że to tak nie działało tym razem tutaj. Choć intuicja mogłaby tak podpowiedzieć. Ten Hunter chce stejmować tego dinozaura, bo mówi, że fuck the loot. Teraz jest pytanie, czy fuck the loot? No w sumie mi nic nie leci z tego za bardzo, więc jak on tam w sumie chce? Tylko ja nie wiem, czy on mówi na poważnie teraz. O, bardzo dobry pull ze strony Huntera. Aha, okej. Dobra, ja nie wiem, czy ten Hunter poważnie chce go stejmować, jakby, ja nie wiem. Nie wiem, bo go chyba się da stejmować, tak zupełnie serio. O, pulują się moby. To niedobrze, powiem szczerze, tak do końca. Dobra, Vampiric Blood używamy. No, tutaj bomby trochę, powiem szczerze, idą w moją stronę. Tak, oj. Tak zupełnie serio. Oj, kurde. Dizzy się. Patrzcie, klasyk to jest ciężka gra jednak. Dizzy się. Skończy. Oj. Dobra, o, humanowy trinket, let's go! I nie ma problemu. Humanowy trinket i do przodu. I każda mechanika po prostu pada. Przed potęgą humanowego Rejshala. Ara, tośmy zabili wielkiego dinozaura. Nie pamiętam, jakie było lore za tym dinozaurem. O właśnie, lore króla Dreda, wielkiego dinozaura. Wojownicy z Draktarem Keep znaleźli go polując, okazał się być odporny na plagę. Wzięli go tutaj, by wynaleźli lek na plagę, ale nie zdążyli, bo bohaterza zaraz zabijam dinozaura, który jest wielką szczepionką na plagę króla Lisza. No dobra, czyli po raz kolejny... po raz kolejny... Bohaterowie Azeroth dostarczyli, prawda? Ja nie mogę. Good old bohaterzy Azeroth. Bohaterowie. Sorry. Uwielbiam tę grę po prostu. Finałowym bossem tej gry powinno być po prostu lustro z perspektywy naszych bohaterów. No dobra. Dobra, to idziemy. My ten dungeon już kończymy. I w ogóle powiem wam więcej. To, co widać tutaj w oddali, to zapamiętajcie to, bo to jest istotne. Oj, ale to moby biją. Oj, kurczę. Oj. Czecie, jak gula przyzwę tutaj prewencyjnie, żeby się odleczyć w razie czego. Ta nekropolia latająca, którą tam widzimy, to nie pamiętam, czy to jest Volramus, coś tam, nie pamiętam teraz nazwy dokładnie, czekajcie, to jest Voltarus, o, Voltarus. I to jest ważne, to jest bardzo ważne, to zapamiętajcie, bo to wróci. Tam, na szczycie tego, będzie finał jednego z moim zdaniem najciekawszych questline'ów w Zuldrach. O ile nawet nie całym Northland, szczerze mówiąc, w sensie jednym z takich, co ja najbardziej zapamiętałem. Memorable, tak bym nazwał. Więc to jeszcze do nas wróci. Fajnie, że tak się przywitało, fajnie. To jest bardzo fajnie. Bardzo fajny wstęp do Zuldrak generalnie. To wszystko wyszło. W ogóle Zuldrak to mi się... Draktaron, sorry, Keep. To jest, wydaje mi się, że to był dungeon, który ja najwięcej przespamowałem swojego czasu za oryginalnego Lich Kinga. Wodka, w sensie. Nie wiem czemu, ale jakoś tak... Pomimo tego, że ja niezbyt robiłem Grizzly Hillsy, to jak raz poszedłem na Draktaron Keep, ja nie wiem, czy ja to tankowałem, czy o co tu chodzi, ale jakoś tak się poczułem w tym pewnie, że jestem więcej niż pewien, że jak go zrobiłem parę razy w czasie levelowania w wodku. To były czasy, gdzie jeszcze nawet ja byłem w stanie spamować dungeonów. Czy spamować to jest nieprzesadne słowo. Moim potężnym paladynem na pewno tutaj wyciskałem niesamowite liczby.
Podejrzewam, że nawet dla Mage Matera nie miałem zainstalowanego. Dobre czasy, powiem szczerze. No dobra, my, szczerze powiedziawszy, wbrew pozorom, jesteśmy coraz bliżej końca tego dungeona. Teraz będą dokładnie tak. Otóż, moi drodzy. Teraz mój Death Knight się bije z drakariańskimi Death Knightami. I w ogóle ci te moby mają ciekawy model miecza. To jest miecz, który ja skądś kojarzę. On mi się z klasikiem kojarzy. Na początku myślałem, że to jest ten kataklizmowy model, ale to jeszcze nie jest on. Skąd mi się ten miecz kojarzy? Gdzie on był w klasiku? Geralt Crusader? Hordowy? Nie, to mi się jakoś z czymś innym kojarzy. A go nie było gdzieś w klasiku? Czekaj, aż się przyjrzę. Nie, nie, go nie było w klasiku. Nie, nie, kojarzy mi, nie, źle mi się kojarzy. Źle mi się kojarzy. Źle mi się kojarzy na pewno. Czy on ma znak Hordy na sobie? Ale to jest bardzo w ogóle ciekawe, że trolle, drakari, mają miecze z hordowym znakiem. I teraz możemy sobie powiedzieć, że a może to jest jakieś coś tam, trolle, horda, bla 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 bla. Ale możemy też zaryzykować tezą, że jest to lenistwo ze strony Blizzarda tamtych lat. I że po prostu jest to totalne przeoczenie. I że po prostu dali to, bo o, fajny czerwony mieczyk, trzeba dać im jakąś broń, to weź im daj tą. I nikt nie spojrzał na to, że tam jest to logo Hordy. Coś mi się wydaje, że to się mogło tak odbyć, mówię to zupełnie szczerze. Dobra, docieramy do ostatniego bossa. Proroka Farondża. On miał jakieś też lore ciekawe, którego ja, powiem szczerze, już dokładnie nie pamiętam. To był troll, zdaje się, który był, no, prorokiem troli. A, histerię na siebie dam. A to jest akurat fajny boss w ogóle. Tego bossa akurat wspominam jako nieironicznie fajny boss, bo on miał fajną mechanikę, że zmienia cię w tego ghoula. Dlatego ja lubiłem tak ten dungeon. Bo właśnie tutaj w pewnym momencie będzie odsysać nam kości. O, właśnie teraz. I my się zmieniamy w undeadów. Jest. Czemu ja nie mam paska undeadowego? Co jest? Coś mi się zepsuło. Ja nic nie mogę... Coś jest... Co jest... Jest... Źle. Okej? Okay. Powinienem mieć teraz osobny pasek. Ale nie miałem go. I wydaje mi się, że to jest kwestia addonu. Wydaje mi się, że to była kwestia bartendera. Nie wiem, czemu mi się to nie pokazało. Ale na bank powinienem był mieć jako ten szkielet inny pasek jakby umiejętności. No ale cóż, no nieważne. I oto się kończy dungeon Draktaron Keep. I dropią mi nawet... Czy to jest lepsze, doł? Czy to jest lepsze, czy gorsze? I tak jestem jedyną osobą, która to poszedł, więc wezmę to prewencyjnie. I również zrobię teraz... musimy jeszcze przyzwać Drakuru. Jest, przyzwaliśmy Drakuru. Ach, wreszcie z powrotem w Draktaron. Uwaga, 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 moi drodzy, bo to jest finał tego questline'u. Drakuru kieruje spojrzenie w dół ku twierdzy Draktaron. Bije brawo. Dobrze se poradziłeś, koleś. Dobrze się spisałeś, koleś. Przeszedłeś moje najśmielsze oczekiwania. Wait for it, czekajcie. O, jest to oko tych proroków, które zbieraliśmy. Za swoje wysiłki otrzymasz najwspanialszą z nagród. Objawienie. Uwaga, 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 przygotujcie się, uwaga! Ale się nie spodziewacie tego. Bądź spokojny, przyjacielu, i ujrzyj prawdę wszech rzeczy. Jest on! Oto on! Ender... Lich King has entered the chat. Panie, moja misja została zakończona. O nie, król Lich nas teraz zabije na pewno. Z pomocą tych oto śmiertelników region został oczyszczony z tych, którzy się sprzeciwiają. Dobrze się spisałeś, Drakuru. Twoja zdrada Imperium Drakarii zrodziła mi nową armię.
Twoją armię. Powstań i przyjmij mój dar. Jezus, król Lisz nas zabije, to jest koniec, moi drodzy, to jest koniec naszej podróży, nie ma szans, że nas nie zabije. Czemu by miał nas oszczędzić teraz? O, właśnie Drakuru został wskrzeszony. Powierzam ci oczyszczenie z Ulbrak, Drakuru. Jak sobie życzysz, mistrzu? Zawiedź mnie, a będzie to twój koniec. A my se stoimy obok. Zwycięż, a jeszcze większa moc będzie twoja. Coś z nami, coś ten? Coś... A dla nas coś macie? Jakby coś ten? Zanim! Zanim! Nic! Wybacz mi mój podstęp, koleś. To wszystko było dla twojego dobra. Najlepsze to, że król Lisz mnie zna. On już mnie parę razy widział, nie? Nie to, że coś... Musiałeś dowiedzieć swej wartości. Potrzebuję godnych, podwładnych Zuldrak, koleś. Takich, którzy są gotowi dzierżyć prawdziwą moc. Teraz sam widzisz. Król Lisz jest hojny dla tych, którzy są mu posłuszni. Gościu, jak ja służyłem królowi Liszowi, to ty byłeś małym wypierdkiem. Podążaj tą ścieżką, a wkrótce zasmakujesz nieśmiertelności. Zrobiłeś wspaniałą rzecz, ziomku, a to tylko początek. Odszukaj mnie w Zuldrak, kiedy nadejdzie odpowiedni czas. Mamy wojnę do wygrania, ziomku. W zasadzie to jest chyba, można powiedzieć, foreshadowing questa, który będzie właśnie, to jest to, o czym wspominałem, którego finał właśnie będzie tutaj. Na szczycie tej nekropolii, tego Voltarusa. W zasadzie to jest taki trochę foreshadowing tego questa. Jest bardzo dziwne jest ułożenie tych questów, bo właśnie w zasadzie ich nie trzeba robić po kolei, ale tak naprawdę jeśli się nie zrobi według logicznej kolejności tutaj Drakuru, Draktaron Keep i wtedy wchodzisz w Zuldrak, to tak trochę to jest takie, trochę to się nie klei, nie? Także to jest takie, trochę dziwnie to jest zrobione, szczerze powiedziawszy, jak się na to zastanowić. A jeżeli chodzi o to, co tu się stało, no to jest bardzo ciekawe, jak to przebiegło tutaj i król Lisz po raz kolejny nas zobaczył, ale nie zabił nas, no bo i nie wskrzesił od razu, no bo lore i poszanowanie lore przez Blizzard tamtych lat, nie to co przez Jona i tak dalej. Wiecie co chodzi, ja już tam nie będę ten. W każdym razie teraz zlatujemy poza tutaj tajne wyjście z twierdzy Draktaru. Właściwie my się możemy hearthstone'ować tak w zasadzie. I to jest, moi drodzy, i to było właśnie Draktaron. I to był Draktaron Keep. Tak, myśmy teraz już wszystko zrobili, co trzeba było zrobić. Znaleźliśmy orczycę. Mam materiał. Na szczęście możemy znaleźć kogoś chętnego do przestudiowania tej próbki. A pan Pijak płacze... W sumie nie wiem, czemu on płacze. Przecież ta orczyca przeżyła. Przecież myśmy ją uratowali. Dobra, nie do końca przyznam, co tu znowu miało miejsce. Ale to było właśnie, to konkluduje, że tak powiem, Draktaron Keep. I w płynny sposób prowadzi nas do historii w Zuldrak, do którego dostaliśmy zaproszenie od samego Drakuru. Tam więc teraz też zmierzymy.